Kompletny skandal. We mnie się nie mieści. Nie smak. Fiu, 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 fiu. Naprawdę doskonałe. Jest tak okrotny, że byłeś chory drugiego dnia. Ekstra rzecz. To jest niebezpieczne. Najlepszy ever. Nie smak. Tak jest w kuchni. Zero litości. Nie. nie smak. To są ludzie, którzy naprawdę zrobili research, jaka jest ta atmosfera w kuchni, jak wygląda praca kucharza lub praca kelnera. Ale dobre. Nie smak. Siema. Witamy wszystkich. Oto kolejny odcinek Waszego ulubionego podcastu, czyli nie Niesmak. Jakbyście nie zapomnieli jego nazwę. To ja, Michał, a ten drugi to. Maciek, cześć, witamy serdecznie. Cześć, dzisiaj druga część tematu o organizacji Wesela, więc Michał. Weselmy się. Weselmy się. Michał już jest po zawodach i teraz dowiedzmy się, co tam się wydarzyło w ogóle, nie? Zapytałbym, tak, tak. jaka pogoda jest w Norwegii, ale chyba wszystkich słuchaczy interesuje to. Ile zarobiłeś cebulionów, Michał? A muszę, dobra, no, no oczywiście, domyślam się. Słuchaj, muszę przekładać na cebuliony, czy mogę w lokalnej? Nie, kurwa, tu jest tylko jeden, wiesz, licznik, cebuliony i tyle, nie, człowieku. A, cebuliony, o jezu, a to komplikuje sprawę, bo teraz kurs cebuliony jest znaczny, rozumiesz? Nie, no ja wiem. Korona kur... się osłabiła. Osobiłaś się, a to nawet nie wiem, bo kursy są straszne tak, tak, generalnie, no. nie? E, w bo, tej chwili. No bo, bo wiesz, bo nie ma gazu. E, nie, no dobra. No dobra, dawaj. Porzućmy te tematy. Dawaj, Złuchaj, dawaj w tych sekundę. nokach, a ja tam pomogę. Pomogę tutaj słuchaczom e, więc polskim. Tak, Przetłumaczę im na to ich język, nie? Jasne, jasne. Generalnie y, dostałem 30, y, 34 tysiące koron minus jedzenie. Y, w kieszeni y, po opłaceniu wszystkich faktur za produkty mm -hmm. zostało mi y, 20. 18, 20, nie, widzisz, nie jestem pewien, mam tyle pieniędzy, że nie wiem. To ile to cebulionów będzie gdzieś? Nie wiem, zaokrąglimy e, do, no, do... 9 tysięcy? No, zaokrąglimy do 9 tysięcy, żeby pobudzić wyobraźnię, że w tym Norwegii to w zasadzie tylko, wiesz, tam siedzisz, kapcie tak. ściągasz i kasa sama płynie, nie? Niech tak będzie. Dokładnie, coś takiego. Do, nie ma, nie ma, nie ma, bez dwóch zdań, nie ma zupełnie nic innego niż to, dokładnie. Także nachapałem się i... Ja, y, 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 y. To by to powiedzieć, do, e, nie muszę już więcej nigdy pracować po prostu. No już sobie inaczej życie układasz tam. <grafy> tak, tak, tak. Ja razem z Warrenem Buffetem teraz już. E, w golfach pracujemy, wiesz. <grafy> tak, tak. I planujemy wrogie przejęcie świata po prostu. No, każdy by to zrobił, Michał, nie? Słuchaj, nie e, no no dobra. tą najważniejszą kwestię w zasadzie to co? Kończymy podcast teraz, już nie ma nic <grafy> więcej do powiedzenia. Tak, no trzeba było to, wiesz, zostawić na sam koniec, nie? Zobaczcie, ile zarobiłem i gadać 20 minut, tak, i na tak. końcu nie. A no właśnie. No dobra. Ale przedtem obu... usłyszeliście od naszego sponsora Victorinox. Podpisałeś kontrakt w końcu? Bo mi nic nie dali, okłamali tak. mnie, nie? nie? Nie, nie, Wiesz co, do mnie nawet się nie odezwali, chyba nie podobało im się, że powiedziałem, że to dla brudasów. Wiesz. Nie, ale ten y, offset y, paring knife, czy tam jak to się nazywało, to nie był Victorinox akurat. Chociaż może no oni też nie. A oni też go mają? To nawet nie widziałem. Tak, nie? Na, na, na 1000%, bo w hotelu taki widziałem właśnie Wiktor Aha, aha, no. Ale dobra, słuchaj, powiem Ci tak. Zacznijmy od innej historii, zanim wejdziemy do wesela. Wczoraj byłem z córą na bufecie sushi i miałem olśnienie, wiesz? Mhm. E, bo historia generalnie jest taka, wiesz? Byliśmy w tamtym roku, czy dwa lata temu, na wakacjach w Bergen. Co nie? Bergen to jest drugie największe miasto Norwegii, kiedyś stolica Norwegii bodajże też, prawda? Całkiem duże miasto hanzeatyckie, pełno niemieckiej architektury, duże miasto i taki hip, powiedzmy, co nie? Mm -hmm. Uniwersytet duży, generalnie chodzisz po mieście, to wiesz, muzyka live i pełno studenciaków wszędzie, także odczucie jest takie super, co nie? I byliśmy tam też na bufecie sushi w takiej knajpie, wiesz, świeżej, nowej, wiesz, energiczny zespół. No i tych kucharzy widać tam jak w dużym mieście i w hip to wiesz, kucharzy z tatuażami, wiesz, z takim, e, z wąsem, co nie, takim wystrzyżonym, wiesz, wygolone pudle takie, co nie. Fancy. Wiesz, Wszystko... Tak, wszyscy tacy fancy, dokładnie, co nie. I teraz się, e, e, powrót do rzeczywistości, mieszkamy w miasteczku, w którym mieszka 40 tysięcy ludzi, a rendal jest to, dla niewtajemniczonych, no i tak najpierw otworzyła się w miasteczku obok, który się nazywa Grimstad, co nie. Domu jednej z najbogatszych rodzin Norwegii, ale też dziurze takiej na 20 tysięcy ludzi, co nie tam otworzyli filię tej samej knajpy, po prostu w jakimś tam centrum handlowym, co nie? Wczoraj byliśmy sprawdzić to. No i poza oczywistymi brakami, w związku z tym, że to dopiero otwarte i wiesz, jeszcze mają tabakę, mm -hmm. to tam już, <grym> <grym> przez, to, że, przez to, że to miasteczko jest takie małe, to już kucharze byli nie hip, Ja coś tam, wiesz, jakaś stara Rumunka. Tacy ludzie trochę z przypadku. <grym> to ci zysku no troszeczkę, wieś, tak, z ja to... Tak. Tak, tak, i miałem, wiesz, i też żeby nie obrażać nikogo starszego, prawda, bo oczywiście można też powiedzieć, że ci, którzy są ludzie, którzy nie mają już tempa pracy, ale dalej potrafią pracować długo i ciężko, prawda? Niekoniecznie szybko. Więc to absolutnie nie mówię o tym, żeby się z tego śmiać, ale wiesz, o co chodzi. Po prostu widać było ten przeskok jakościowy już na samej dostępności. Widać jakoś lepiej z tego z tego co ma, nie, proste. Tak, dokładnie, dokładnie. No nie było nikogo innego najwyraźniej, prawda? I i wiesz i, i to, to, to mnie tak trochę rozśmieszyło i po prostu olśniło, że po co ja wiesz, wyprowadzałem się do takiej małej dziury otwierać firmę cateringową, skoro z tego nigdy tutaj nie będzie na, na rynku lokalnym przyszłości bo po prostu rynek jest za mały no czy już wiesz. o przyszłość to zależy co masz na myśli bo przyszłość finansową zawsze możesz do, zorganizować, bo jest wiele takich firm cateringowych czy miejsc, które po prostu żyją na zasadzie wesele, komunia, pogrzeb znaczy wróć z typa wiesz, na tej zasadzie, nie, że imprezy okolicznościowe Także przeżyć się da, ale żeby coś ambitnego robić, no to może masz rację, nie? że to jest dużo, dużo gorzej. Inny znaczy, temat. No, ambitne, no ale poza tym, może i, może i masz rację, że to za dużo się oczekuje, ale wiesz, chodzi o to, że ta moim zdaniem to gastronomia, wiesz, już gadaliśmy o tym wcześniej, że to jest taka jakby pułapka, prawda, że w pewnym momencie się budzisz z tego strasznego snu, kiedy stwierdzasz, kurczę, nie mam już innego wyjścia, tylko wchodzić głębiej, rozumiesz? Bo, bo nie zarabiam tyle, żeby odkładać znaczne środki, żeby to tak, jakby ten stres rekompensowało. A z drugiej strony, też, jak teraz się przerzucę na coś innego, to, to jestem jeszcze niżej i mam jeszcze gorzej. Rozumiesz? No, każdy musi znać coś dla siebie, wiesz Ci powiem geograficznie hmm. też. Bo jeżeli celujesz w Londyn, to pewnie konkurencja jest taka, żeby tam cię zajechali, nie? By cię spiłowali i wiesz, o co mi chodzi, że tam byś nie miał szans. Oczywiście, że tak. W tym, wieku, w tym wieku to już jestem jak ta stara Rumunka, słuchaj. Ja potrzebuję spokojniej <laughs> powoli. Słuchaj, e, dobra, walimy. Wesele odbyło się, y, było z olbrzymiającym, grzmocącym sukcesem, y, według mnie przynajmniej. I, I wiesz, i, i zakończyło się happy endem bardzo dobrym. Goście zadowoleni. Para młoda jest dalej ze sobą. Para młoda jest dalej ze sobą, tak. No to spoko. O, o ile wiem. A powiedz mi, bo tak gadaliśmy o tym, że powiesz ewentualne różnice wobec tego, co planowałeś wcześniej, co ci hmm, nie wyszło. Tak. No i generalnie to powiem Ci szczerze, że były takie drobia parę drobiazgów, było, wiesz, yy, zwłaszcza jeśli chodzi o planowanie, bo okazało się, że nie było dwóch pieców, tylko jeden i mhm. trzeba było zmienić trochę strategię, także wiesz, żonglowanie takie, co nie, czyli yy, dam Ci prosty przykład, co nie, na przykład gotuję kurczaki, co nie, mam tych kurczaków tam sztuk, 20, 20 ponad 20 sztuk kurczaków, co nie, mhm. rozpłatanych, no i one zajmują cały wsad do pieca, prawda? Także gotuję te kurczaki na przykład przez półtorej godziny, eee, wrzucam je wszystkie do jednego dużego zbiorczego Bemara, zakrywam to, zakrywam Bemar folią, folią aluminiową i w tym czasie eee, grzeję piec na to, żeby smażyć tam, czy piec w co nie? No czaje, ale. Później, z później tego, sorry, sorry, że tylko ci przerwę, no. bo te wszystkie rzeczy miały być suwi, nie? W workach, prawda? Dobrze pamiętam? Miały być, tak, miały być, no I ale. były? Ale... Nie, nie były. No to to się różni już, nie? Dosyć dużo. Tak, ale ale generalna zasada działania jest taka sama, bo, bo po prostu gotowanie bez worka, ale w piecu, też w niskiej temperaturze. Mm -hmm. Także na jedno wyszło, co nie? No, Ale po prostu chodziło o to żonglowanie. Wiesz, że nie, nie miałem tego luzu, żeby dwie rzeczy naraz były obrabiane termicznie. Musiała być jedna naraz, no i przez to więcej stresu takiego. Czyli nie. takie wąskie gardło można powiedzieć, się zrobiło nie przez to? Tak, dokładnie. Dokładnie. Niestety, niestety tak. Takie i... tight throat, tak zwany. Tak, dokładnie. <laughs> No. Można powiedzieć, nie, nie wiem do czego bijesz, dla niektórych to marzenie, ale yy, wiesz. Generalnie powiem Ci, że, że naprawdę przez to, że zacząłem wcześniej o tydzień czy dwa, to miałem tak jakby i, i, i widziałem lokal, prawda? Bo tak jak rozmawialiśmy, odbyło się to spotkanie, to wtedy tak jakby zmiana planu nie nastąpiła 5 minut przed rozpoczęciem dzia działania, tylko tydzień wcześniej, prawda? Dokładnie wiedziałem do czego przychodzę jedną rzecz którą tylko tak jakby polecałbym sprawdzić zawsze i wszystkim to lodówka wiesz bo było tam walkin i wsadziłem tam po prostu parę dni wcześniej szklankę wody no i wiesz i sprawdzamy w dzień przed tej lodówki dzień, tak dzień przed dzień przed dowozem żywności tam bo to moim prywatnym samochodem też dowoziłem wszystko, prawda? Mm -hmm. Po prostu wtykamy termometr do wody, a tam 8 stopni. Hmm. Ale okazało się, że tylko dlatego, że termostat na ścianie był nakręcony na jeszcze taki stary, jak pokrętło. Co mm -hmm. nie? Był ustawiony na, na 8 stopni, czy to na 6. Nie? Na ścianie, I tak. Później... A jak wysoko był tak z ciekawości termostat, już tak technicznie? Na, na wysokości 1,50 m, 60. Tak wiesz, na, na wysokości powiedzmy i albo piersi. Okej, no okej. Okay, okay. No, właśnie z tymi termostatami starymi jest tak, że lepiej je trochę skręcić w dół, nie? Bo raz, że im wyżej, tym cieplej. A dwa faktycznie, hmm. no jakiś taki zapas sobie dać, prawda, żeby, żeby ta temperatura faktycznie była właściwa. Bo, bo ósemka jasne, to ci jasne, powiem, jasne. to jest takie na, na granicy, nie? Tak naprawdę. Bo jakby zawa no. zawalić taką lodówkę kupą żarcia, no to już tak troszeczkę. Dokładnie, dokładnie, nie? A, a powiedzmy jeszcze, że coś z tego było na przykład takie letnie, jeszcze nie wiesz, nie, mhm. z, nie z zimnego do zimnego. Tak, że, tylko... że, że jeszcze skontrować troszeczkę, nie? Temperaturę to w ogóle tak, nie. Tak, tak, tak. No. Się nagle otwierasz drzwi trzy razy i tam jest nagle 15 stopni, nie? Północy. Uh -huh, uh -huh. Także także to, było, to była taka niespodzianka, ale generalnie, oprócz tego, to później, jak zostało przykręcone na zero, to było już tam zero, wiesz? Także o dziwo działało całkiem spoko. No to najważniejsze, no? No i oprócz tego to żadnych takich wielkich niespodzianek nie było, tam, wiesz? Raczej poszło w miarę gładko. Wiesz, no dobra. To łatwo mi mówić, bo tylko ja to widziałem, co nie, ale. Ale wiesz, no już to Zg zga powiedzmy... Zgadaliśmy się, że tam dynamiki będziemy dodawać trochę podcastowi. No to teraz takie tak. strzały, nie? Pogoda była zamówiona faktycznie? Była. Była w 100% i nawet aż można powiedzieć, że za ciepło. Był jeden taki gość, który komplainował, taki komplejniarz, tak zwany, wiesz, taki co narzekał na jedzenie, czy taki był wrzodem na tyłku tak zwanym? Mm, przez... Wiesz co? Właśnie Chociaż był jeden, jeden wrzód, był jeden wrzód, ale takiego dziwnego typu strasznie, wiesz? A co tam chciał? Taki... Taki starszy gość, taki, taki wujek, co nie? Z takim, jakby wiesz, z takim okiem, z takim jednym okiem, który zawsze patrzy na ciebie. Aha, tak, tak, to jest trzecie oko, tak? <gry> tak, taki, wiesz. I on i, 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 i wygląda na taki wiesz, takiego surowego gościa, któremu zawsze coś nie pasuje, i wiesz, i zawsze pytał o takie dziwne rzeczy, nie? Mhm. Także, także, ale nie, nie było nieprzyjemnie, oczywiście, nie? Tylko po prostu taki, wiesz, taki dziwny gość po prostu, nie? No, rozumiem. No, to pytanie, nie? No i miałem też klientkę, która jak już na transzowaniu mięsa, prawda, bo oczywiście zaprosili mnie do mikrofonu i miałem opowiadać, co będą jedli, no i wiesz, ja w moim stylu nakręciłem im trochę historię o tym po prostu, że nie będę im mówił, jakie to są produkty, i co, że to sałatka ziemniaczana, a tamta to sałatka z makaronu. Mhm. Tylko powiedziałem im po prostu, że chodziło o pracę rąk, prawda. O to, że wszystko tutaj, co widzicie, to było przygotowane y, przez ręce kucharza. Nie? No i podchodzi z mówi mi, e". Tak, dokładnie, no, widzę znowu odniesienia, co dla, dla niektórych, którzy chcą <laughs> się podekscytować też przy okazji podcastu, słuchania podcastu, bardzo dobrze Maciek, nie? Wielofunkcyjność jest bardzo ważna. Wielopłaszczyznowość, no Tak i wielopłaszczyznowość do tego, tak. Jeszcze multitasking zaczniemy zaraz yy, uprawiać. Ja na przykład już rozmawiam i piję piwo naraz. No i bardzo Słuchaj. dobrze. Nie Wiem. ma jak, Wiem, jak na, nie na początek tygodnia, nie? No, oczywiście, nie no bezalkoholowe jak zwykle, bo <noise> także, no wracając, słuchaj. To w czasie była, ramadanu to... nie ma co, no. Słucham. Tak, wiesz, ja tam opowiadałem o tym, że to lokalne produkty. Podchodzi do mnie kobieta i mi mówi, no ale to mięso to chyba nie jest lokalne. <noise> no, no, no zgadza się, bo nie, nie, nie ma w okolicy ubojni drobiu, więc musiałem się bazować na tym, co jest najlepsze w, te, w tej sytuacji, prawda. To, to, przecież nie będę sam jechał, kurczę, wiesz, 500 kilometrów po to, żeby odebrać parę kurczaków, co nie? U ubój rytualny, jakiś tam halal, tak. nie? <laughs> Zrobić. Także, także takie różne ciekawe smaczki, ale oprócz tego wszyscy byli wyluzowani, parę, ludzi z Anglii, bardzo, bardzo miłych y i konkretni generalnie ludzie, wiesz? Y wydawało mi się, że będą bardziej y wybrzydzać, y w sensie, wiesz, y tak jakby dochodzić, nie, że o, to są cztery różne, wyglądają na cztery różne rodzaje kiełbasy, co to za kiełbasy. Tymczasem większość miała po prostu to jest dobre. Okej, okay, to dawaj, nie? A na drugą na, i próbowali generalnie wszyscy wszystkiego. Na drugą rundę ewentualnie przychodzili po prostu i mówili: Nie, ja te, tym razem już tylko kurczaka albo tym razem już mhm. tylko kiełbasy. Także, także było, naprawdę minęło mi, yy, generalnie to zużyłem na to, słuchaj, bo to jeszcze myślę druga ważna rzecz oprócz tego, ile cebulionów z tego wyszło. To Druga ważna rzecz to jest, y, ile godzin pracy zostało poświęcone. Mhm. Mm cebulo, ce, ce, tak. <noise> cebulo godzin. Generalnie. Tak, cebulo godzin. I generalnie, o ile dobrze pamiętam, to było coś około 35 godzin 37. A, no to, to sztywno, no, naprawdę, ci powiem szczerze. 35 to nieźle, nie? Tak, tak, tak. Także ja... No, ale wiesz, wszystko ręcznie, wszystko to od podstaw. Tak, a, że... a właśnie, wiesz, to, bo w pierwszej części nie było o produktach, w sumie nie spytałem Cię o to. Ale faktycznie wziąć coś pół wyżej, że tak powiem, jeżeli chodzi o produkty, czy poszedłeś tak do marketu, wiesz, i zobaczyłeś, że jest że, że, że jakaś taka promocja, gdzieś tam przyklejone na dno zamrażarki. A nie, nie nie. Ja, nie, 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 maciek, nie było w ogóle marketu, bo wszystko zamawiałem przez moich dostawców, których znam od o tych... firmy cateringowej. Mhm. Od tych tam ludzi, Także. tych takich, e, że tak powiem, tych dostawców, co tam wyższej klasy produkty szukają, tak? Też, tak, mój dostawca warzyw po prostu wszystko, co było możliwe z listy, brał z okolicy. Wszystko. Czyli, mhm. czyli zioła dostałem takie, wiesz, gigantyczne, że jak przez burz się przedzierałem przez kuchnię, Aha. Takie, wiesz? Takie, które aż atakowały, co nie? Taki rozmaryn wielki, piękny, kurde. Także e, jeśli chodzi o mięso, to miałem e, kurczak, e, generalnie, generalnie może omówmy menu, co nie? Więc była, była karkówka. Mhm. Długo gotowana, później. Tylko z, cze z czego powiedz jeszcze karkówka, nie? Bo już, wiesz, to nie zawsze znaczy, ze, że ze świni, nie? Ale ze A, świni, tak? Bo... Z, oczywiście, wieprzowa. Karkówka wieprzowa, kurczak z czyli ten ten, natarty hariszą. Mhm. Um, miało być na początku tylko masło z czosnkiem i tymiankiem, ale byli ludzie, którzy nie. trzech bodajże alergików, wiesz? Dlatego postanowiłem, że nie będę. Wiesz, prosił się o tabakę, i po prostu wyciąłem masło z tego, co można było wyciąć. Okej. Okay. Czyli masło było tylko na stole. Ale oni mieli co? Laktozę czy co? Tak, tak. Bo tej laktozy. Laktozy w Podobno tym w w maśle... Ma maśle jest i tak, ja nie wiem, tak. pro promil. Chociaż no, ty te... wiesz o co chodzi? Znaczy wiem, bo w sumie nawet zauważyłem, że już producenci masła też robią produkty masło typu na przykład bez laktozy, nie? Co już jest sztuka tak. dla sztuki, trochę, troszeczkę. No, nie? dokładnie. Ale, ale z drugiej strony wiesz po co? Po co mam się przekomarzać z kimś i tracić na to czas? Po prostu wyciąłem masło, bo nie było mi też potrzebne do niczego i, i zauważyłem, że z Harrisom było po prostu lepsze, bo to wiesz, pakuje więcej smaku po prostu na centymetr kwadratowy, wiesz. Mm -hmm. Także parówki z meter Łosoś, tak jak wspomniany, wolno, wolno pieczony. Mm -hmm. Upiekłem go w ogóle dzień wcześniej i nakładałem tylko garnisz w ten sam dzień. Mm -hmm. Coś z. z kukurydzy. Z kukurydzy kupiłem la, l, l, laski. E, jak się nazywają? Kolby. Kolby kukurydzy. Kolby. I wiesz, obrałem samemu, ugotowałem samemu i zrobiłem z nich puree. Także Powiem ci, że było całkiem smaczne. Jest tez. różnica, ci powiem. Nie, jest naprawdę duża różnica, no co by nie mówić, nie? Kol, tak. Kolba to kolba. W, w chrupkości. Nie. Oczywiście w chrupkości była zdecydowana różnica i nie da się ze słoika... Nie korka, da się. się Też ostatnio taki wniosek wysnułem, wiesz właśnie, że co kolba to kolba, nie? Kropka. Dokładnie. Dokładnie. Myślę, że wiele kobiet się z tym, z tym wiesz, zgadza. E... No, jest jednostronny, nie? Ten podcast miał być dla każdego. Ale no no dobra. Przepraszam bardzo. No jak to? Każdy może kolbę lubić, nie? Nie możesz tego zabronić. Dokładnie. Ja też, no słuchaj, dokładnie. Poza tym ja na przykład sami obierałem i powiem ci szczerze, że byłem z, zafascynowany, nie? Dlatego, że po pierwsze, to jest całkiem poważnie mówiąc, wiesz, fascynująco piękna rzecz. Oczywiście. Z przygotowaniem, co nie? A to, co się dzieje z nią później, nie? Że, że to, wiesz, coś twardego, to, co jest zupełnie obrzydliwe, jak na, na, na surowo, staje się, wiesz, jak masło z odrobiną takiego, wiesz, w no, świetnej konsystencji i pyszne w smaku, także coś zupełnie nie do wiary. No, zgadzam się. Wyszło to jest to, co może tam kiedyś ten zobaczyliśmy kuchenna. ten temat. Tak, że, że po prostu jesteśmy troszeczkę jako kucharze czasami odłączeni od tych e, takich pierwotnych, że tak powiem, e, pochodzeń tych produktów. nie? Że fajnie hmm. zobaczyć kolbę, na przykład na polu rosnącą, nie i wtedy ją obrobić. niżeli taką właśnie, co już jest w puszce, to jest no, przepaść. Hmm, oczywiście. Wiesz, i, i rozumiem, że, że, że puszka ma swoje miejsce nawet na przykład w takiej sytuacji, kiedy Powiedzmy, masz tysiąc wrapów do zrobienia, prawda? Mhm. Yy, albo masz yy, kantynę czy restaurację pracowniczą, teraz popularnie nazywana popularna nazwa, prawda? Restauracja pracownicza I, i robisz jakąś tam sałatę z pastą i dorzucisz do niej trochę kurydzy No nie oczekiwałbym tutaj cudów, że ktoś będzie się bawił w oprawianie kolby i gotowanie ich codziennie, prawda? Ale, ale na, takie, na takie imprezy, gdzie jest naprawdę, no było to było przyjemne, wiesz? To było, to było fajne. To było fajne to oczyścić, było fajne ugotować, wiesz, sprawdzać i wiesz, jak, jak temperatura i czas działają. Eee, super, nie? No. Lećmy dalej. Sałatka ziemniaczana w moim stylu, czyli z kaparami. Kapary, czerwona cebula, por, jabłko, majonez, śmietana. Jakie wzięłeś ziemniory, że tak powiem? Lokalne, wiesz? Reddal tutaj jest słynie z ziemniaków, takich małych, młodych, młodziutkich ziemniaków. A lokalsi też, też oznaczają, bo tylko dodam, że w Norwegii jest to fajne, że już zaczęły być, e, zaczęły powstawać te oznaczenia ziemniaków, które są na przykład do, dobre na Pirek, które są do gotowania. E, mhm. Czy lokalsi też już tak oznaczają ziemniaki, właśnie? Jak lokalne kupujesz? Tak, oznaczają, ale lokalsi te, te całkiem lokalne nie, bo ja dostałem po prostu karton taki jakby prosto z, od farmera do mnie. Ok. Ale ziemniaki pyszne, Maciek, mówię Ci, naprawdę słodkie i pełne smaku, wiesz, nie takie, bo, bo te francuskie yy, yy, Amandine już teraz są amandine. tak wyjałowione, że, że one po prostu smakują, wiesz, niczym. Nie, bo... są, nie są dobre, moim zdaniem. No także. bo to jest pewnie, wiesz, odrywanie kuponów, nie? Markę wypromowali i teraz każdy to kupuje, już każdy zapomniał smaku, jaki był pierwotny, nie? Albo, albo po prostu to, że za dużo. Z... Nie wiem, nie, 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 nie orientuję się z tym, jak tam przypadkiem, z tego co słyszałem, to podobno jest wyjałowiona gleba po prostu, wiesz. No tak, tak, no to jest, wiesz, to jest wszystko jakby już takie rolnicze trochę kwestie wchodzimy, mm. ale tak, no ta gleba, ileś ma tam szans, żeby się, że tak powiem, regenerować, a po jakimś czasie staje się jałowa, Mhm, mm, jasne. Dobra, no to kolejne. Kolesław, czyli siekana yy, biała kapusta z, ja lubię ją podawać też posiekaną, czy, czy... No, poszatkowaną marchewką. Mhm. Nie? Własny, oczywiście własny majonez do tego. Tylko i wyłącznie. Nie, nic z, e, e, były Ty nie, warzywa pieczone. Nie parzysz jajek, nie? Na, na, na majonez? Czy parzysz? Nie, absolutnie. Jedziesz totalnie hardkorowo. Tak, totalnie hardkorowo. Nigdy nie parzyłem jajek. śmiesz się w oczy salmonelli po prostu, tak? Tak, tak. Wiesz, no to kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to mówią. Nie, tak się tylko pytam, nie, bo ja akurat w tej kwestii to jestem bardzo zapobiegawczy, i wiesz tam, zawsze nawet jaja ja pasteryzuję, nież tak powiem. A, no ja rozumiem. Wiesz co, yy, zgodzę się, tylko że po prostu akurat jakby może inaczej, jakby częściej przypadki były na miejscu tutaj tego i by się słyszało o tym, że hej, uważaj, bo, bo w tamtym miesiącu jeden czy dwóch się zatruło. No to to by było co innego, wiesz, ale w. Nie, ja, ja wiem, wiesz, bo powiem ci na lat. też gadałem, zgadałem z, z jakimś facetem, dostawcą jaj i, i kiedyś w Norwegii właśnie się bardzo tym chwalił, że e, w Norwegii tam chyba raz, wiesz, na 100 lat jest przypadek salmonelli, nie, to, to akurat się zgodzę, że tutaj można te jaja, aż tak powiem, używać w ciemno, nie. Można i, i wiesz, no oczywiście co innego by było jakby, wiesz, bo, bo zawsze to jest impreza masowa i zawsze jest pytanie, co się stanie, jak. Prawda? No jednak odpowiadasz trochę też za cudze zdrowie i życie I, i, i przede wszystkim tak jakby dobrą zabawę i nie wypadałoby tego zepsuć, prawda? Więc może i powinienem był je sparzyć, ale, ale nie parzyłem i, i wszystko się udało. Znaczy że to sparzenie samej skorupki tak jakby to nie jest wielki wyczyn, bo to jest zalanie wrzątkiem przez chwilę, nie? Tak naprawdę. No oczywiście, właśnie więc dlatego, dlatego taki mały... Dlatego o to mi chodzi, że taki mały, powiedzmy, mała rzecz. A cieszę. A, a, a cieszę, a mogła spowodować, wiesz, być albo nie być tak naprawdę, więc wiesz, jak to Fernand Point mówił, że sukces to wiele małych rzeczy zrobionych poprawnie. Nie? No, zgadza się. Akurat tutaj może zrobiłem niepoprawnie, ale z drugiej strony, no co. Nigdy tego nie robiłem i wiesz, to jest to zawsze tak, że później powiesz, a następnym razem to zrobię. co nie. Przychodzi następny raz, a dobra, może tym razem jeszcze się, jeszcze się uda. <laughs> No, słuchaj, lećmy dalej. Pieczone, pieczone warzywa były, yy, łącznie z marchew, seler, yy, papryka i yy, yy, blanszowana młoda kapusta, z, yy, taka, wiesz, zielona, yy, tylko, tylko lekko zblanszowana, tak, żeby zachowała chrupkość i kolor, mm -hmm. a zmienia w tym kolor z takiego, wiesz, bardzo, bardzo jasnozielonego na, na taki dojrzały zielony czy, 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 czy nasycony zielony. Z pieczonymi pestkami dyni i fasolą szparagową. Do tego był spalony por, wiesz, taki jako. O, to jest rzecz, która mi się nie udała. Wiesz, ten spalony por. Zupełnie nie wyszedł, wiesz? Po prostu dlatego, że z. A, z... A, z... co miałeś ja na myśli spalony por, że po prostu go robiłeś do momentu właśnie zczernienia, że tak powiem, czy, czy robić go nie, na tak, maśle? Tak. Z... Nie, 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 na sucho. Mhm pieczesz go w piecu tak długo, aż jest całkiem spalony i można go połamać, czy w, w, w moździerzy utłuc nad proszek, wiesz. Okej. Okay. I, I to jest, wiesz, to to jest taka rzecz, to jest taka rzecz dla, może dla ludzi, którzy, wiesz, może, wiesz, to też nie chcę używać tego słowa, kurczę, smakosz, wiesz, tylko dla ludzi, którzy tak jakby wszystko już zjedli, czy dużo zjedli w życiu, oni nie zawsze chcą jeść ciągle to samo. Wiesz, dam Ci przykład taki, wiesz, na święta, byłem, byłem w Polsce na święta bożonarodzeniowe z córą. Mm -hmm. Teraz jak szalała korona no w najlepszej, nie mogłem, wiesz, nigdzie wychodzić. I pewnego dnia upiekłem takie buły, taką jakby fokacie, takie buły z pieczoną cebulą, co nie? I robiłem takie jakby bagietki rolowane, co nie? Cienkie buły, w których na nadzienie, mm -hmm. czyli ta cebula była na, wewnątrz to zjedli wszyscy wszystko i mówili, że bardzo im smakowało. A okacie nałożyłem cebulę na wierzch, wiesz. Mhm. Z planem takim, że ona wtedy się tak, wiesz, przypali. I będzie taka gorzkawa, prawda, będzie ten no, smak. Taki aromat, balance, mega mocno, tak, tak. Tak, tak, dokładnie, że, że, ten, że ten chleb, co nie, i że, że jak, jak gryziesz miąższ chleba, to nie czujesz tego, ale skorupka i ta skóra jest taka, wiesz, że, 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 że jest ten posmak taki, taki, wiesz, ten, dla mnie teraz interesujący po prostu, co nie? bo wiesz, zjadłem dość chleba w życiu bez spalonej cebuli, żeby, żeby, żeby chcieć czegoś innego po prostu, rozumiesz, nie? Mhm. Ale na przykład dla, dla, mojej rodziny to było nie do zaakceptowania. Nie? Ciekawe. Oni stwierdzili, że to było po prostu spalone. Aha, że spalone, tak? Że aż, nawet ta drobina cebuli im przeszkadzała po prostu w ogólnym, jak, że tak powiem, wrażeniu, tak, zjedzenie tego chleba. Tak, mhm. tak, dokładnie, no, no, no. Że, 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 było aż za duża, wiesz, no przecież zawsze można to zdrapać, prawda, ale to, to już nie było to, wiesz. Także taka, taka ciekawostka i e, mi się nie powiodło to dlatego, wiesz co, że e, za późno zacząłem z tym porem. Mm -hmm. bo, to, bo to, chodziło o zielone części pora po prostu, co nie? E, które były umyte, posiekane, wysuszone i spalone po prostu, co nie? I z tego zrobić proszek, no i zrobiłem, zrobiłem, spaliłem te pory. Ale zostawiłem je na noc i przyszedłem rano, a one były już takie, wiesz, zawilgotnięte, co nie? E, Okej, okay, czyli straciłyby swoją chróbkość tak? O to chodzi? Tak, straciły chrupkość, i albo przez to, że ja je zakryłem za wcześnie, nie pamiętam, albo przez to, że po prostu była duża wilgotność otoczenia. Czasami otoczenie ja właśnie jest, jest przeciwnikiem twoim, nie? Taka prawda? Ale dobra, lecimy dalej. To to, to to jest coś, co nie wyszło i tego po prostu nie było. No dobra, ale to jaki to było... w ogóle tak z ciekawości był twój plan? No bo zielone części pora to siło, rzeczy są gorzkie, więc chciałeś ten element gorzkości takiej po prostu jakby... Tak, interesujący smak macie. Kwintesencji, no ja wiem, bo gorzkość buduje, nie? Tak czy siak, no trzeba właśnie też budować na gorzkości, ale generalnie po prostu chciałeś tak jakby kwintesencję, tak? Tego pora dać, żeby to było takie uderzenie, tak? Że nie leży gorzki, też tak. jeszcze intensywne. I co, zrezygnowałeś z tego pora ostatecznie? Czy... Zrezygnowałem z tego pora, bo nie dało się go zmielić na proszek, wiesz. Były to takie, czepiał się noż, czepiał się ostrza i wyszłaby z tego taka maź. No nie maś może, taka, ale... Taka maź, no, no dokładnie, taka maź. I, i to, jest, to zupełnie zmienia postać rzeczy, wiesz, bo zamiast mieć y, smaku tego, który jest rozsiany w wielu miejscach, powiedzmy mniej więcej równomiernie, to byłby ten smak taki, że jeden gość dostaje taki, wiesz, wielki kawał i, i to, to można tylko wypluć, bo jest niesmaczne. A inny gość zupełnie nie wie, o co chodzi. No, no, rozumiem, o co ci chodzi, tak, tak. No, 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 więc lecąc dalej, były pieczone czerwone ziemniaki, słodkie ziemniaki uh -huh. z, z chimichurri. Uh -huh. Chimichurri, jeden z moich ulubionych sosów, wiesz, kiedykolwiek. No i konfit um, pomidorowy z, z mozzarellą, która jest robiona tutaj na miejscu u nas w południowej Norwegii, wiesz? Skrowy, Włoch, skrowy mozzarella, czy. Tak, tak, oczywiście, no jednak wiesz. Nie z Buffalo. Nie nie nie, 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 nie. Nie ma szans. Ale, ale przy, przynajmniej w Włoch ją robi, także nie, niech będzie, co nie. No okej. Okay. No i oczywiście bo było Aioli, no i była Focaccia i te małe, małe bułeczki z. z Jak tak? robisz Aioli, tak z ciekawości? Bo to jest dosyć ostatnio popularny temat. Tak, a jest Uniwersytet. No znaczy nie, właśnie <grym> <grym)> chciałem to samo powiedzieć. Yy, nie, nie, na razie to jest no, nowy przedmiot na, Instytuc ten, na Uniwersytecie Carbonary, ale, ale, jeszcze nie ten. Ale już powoli się zaczynają małe potyczki, nie? Formują a, się rozumiem, pierwsze frak frak frakcje, wiesz, formują się pierwsze frakcje. Tak, rozumiem. Zwolników Aoli, nie? czy się robi z całego jajka, czy tylko z żółtka i tak dalej, nie? Aha, no dobra, to, to ja, dobra, no to ja wtedy nie wiem, która frakcja ma rację, ale wiem, że ja mam rację. A to dlatego, że nie wiem, czy znasz historię Aioli, a ją znam. Jest ona opisana w książce Nikola Denisa, Moja Gastronomia, której, którą polecam wszystkim. I Aioli wykonuje się tylko z całego żółtka. Absolutnie nie ma w nim białka, dlatego że konsystencja, między, różnica w konsystencji między całym jajkiem, a tylko żółtkiem jest gigantyczna. Jest. I naprawdę można to zobaczyć. Da się ubić tak sztywno. E, majonez czy ajoli, tylko z, z żółtkiem. E, Ale jak i, na przykład masz z białkiem, no w ogóle nie jak masz, masz z tej kwestii dyskusji. dyskusji. Ale nie czy próbowałeś robić z całym jajkiem na przykład, że białko na mocnych obrotach prosy miksera powoduje też spulchnienie tego taką puszystość dodaje, nie? No ja rozumiem, nie, nie, nie kupuję tego w ogóle, wiesz, nie akceptuję tego. Nie powinno być białka w e, pysznym sosie. To jest tak, jakbyś chciał zrobić e, Holendess z całego jaja, Maciek, nie? Nie nie, nie? nie, 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 absolutnie nie i koniec. Chyba, no. że, chyba, że znajdzie się jakiś taki, który, wiesz, potrafi to zademonstrować, że na tym Uniwersytecie Karbonarskim, jak biorą wykłady odnośnie, wiesz, po polemizacja ajoli, to, Tylko żeby dodać, to, to. Uniwersytet Karbonarski to jest takie miejsce, gdzie wszyscy fani po prostu i wręcz wyznawcy teorii tego, jak się powinno robić jakieś dania uczestniczą tak? na tych wykładach, żeby też było tak. jasne, bo to jest tak. z poprzedniego czyli... podcastu temat. Oczywiście, czyli tak, tak, kiedyś tam śmieliśmy bardzo i może nawet carbonara to jest dobry przykład, bo wszyscy wiedzą, jak ją robić przecież, każdy najlepiej. No i, i to może się odnosić chyba do wielu rzeczy, co? Bo byłby też... Podejrzewam, że byłby na pewno tak na lokalnych tematach. To ro to uniwersytet? Roso 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 bym nawet powiedział, wiesz? Rosoły. O, a Bigosu? Chłopie. Może Bigosu, wiesz? Ja Rosołów miałem jakąś taką potyczkę, czy do mhm. Rosołu można grzyby dodać, czy nie, nie? No o kurde, no to przecież pieczarki, a ja to o tym wspominałem już, nie? Że pieczarki do wywaru z kurczaka są piękne, nie? Ale są tacy, wiesz, fanatycy po prostu, że wyciągną oręże i będą walczyć, nie? Aha, to nie, 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 to dobra, zostawmy im tak, wiesz, w tej klasie tam, w audytorium. No dobra, słuchaj, wracając, nie, hmm? czyli tam wszystko, żeś naklepał, powiedzmy, byłeś w miarę zadowolony, jedyny por był, który tam ci nie wyszedł, nie, hmm. powiedz mi, jak podziękowali ci za tą imprezkę, to jest taki może poza kulinariami, taki bardziej aspekt hmm? społeczny, ale jestem ciekawy, czy powiedzieli ci... Dzięki Białasie, czy coś więcej? Wiesz co? Powiedzieli mi, była, była przemowa. Ojciec pana młodego, albo pani młodej, wygłosił przemowę, że wiesz, dziękuję za jedzenie i, i później, wiesz, bo ja poszedłem do kuchni akurat, co nie? Wiesz, nie strzeliłem, że to dla mnie i oni mówią, teraz musisz szybko wyjść, szybko, 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 nie? I wiesz, wychodzę, a tam wszyscy, wiesz, klaszczą, biją brawo, wiwatują i wiesz... Fanfary strzelają, i konfetti i ogólnie otrzymałem pół. Michał, Michał jest a good fellow, tak? To na, wzięli tak. na ręce i podrzucali. Tak, dokładnie, dokładnie. Nie, aż tak nie było, co nie, ale, ale bardzo dziękowali i w ogóle, wiesz, widać było, że ludzie byli zadowoleni po prostu, wiesz? także... Okej, okay, to, to jest najważniejsze. Jedna, to co najważniejsze dla kocharza, co nie. No i, no i jeszcze jedna miła rzecz, że wiesz, bo ci ludzie z Londynu to tacy trochę, wiesz, tacy trochę hip, mhm. tak powiem. Czy snop. I mieli. Yy, no, <grystanie> <grystanie> pół na pół, słuchaj, y trochę tego, trochę tego, I i ale mieli ze sobą fajnego fotografa, wiesz, no i fotograf, jak grillowałem kurczaki całe, to zwariował po prostu, nie, jakie on ujęcia tam robił, nie? a w końcu, bo wiesz, miał taki, taki aparat naprawdę bardzo poważny, co nie, a w końcu jeszcze zrobił, zrobił zdjęcia, jeszcze mówi, a, jeszcze będę w zwolnionym tempie aparatem w telefonie nagrywał, Wiesz, jeszcze filmy kręcił, jak, wiesz, odwracam kurczaki, a one takie, wiesz, super seksowne, brązowe, wiesz, z przypaleniami, nie? <laughs> Ale to ciekawe akurat, wiesz, bo ci powiem, że ludzie, jeżeli chodzi o fotografię, na przykład e, fotografowania ludzi do jedzenia, to jest, to jest dosyć długa droga, moim zdaniem, nie? W ogóle fotografowanie tak. jedzenia wcale nie jest aż takie proste, jakby mogło się zdawać, nie? Tak, dokładnie. Nie, wcale nie jest proste. Ale i... to, to szacun, że się podjął, nie? Miałem, miałem jedną sesję, wiesz, z takim profesjonalnym fotografem i bardzo ciekawe bardzo ciekawe było to, jak on patrzył na jedzenie, wiesz, jak, jak kucharz patrzy na jedzenie, jak wydaje, i na co zwraca uwagę, a jak później fotograf musi sobie z tym radzić, wiesz. Także no robiliśmy i... zdjęcie takiego kawałka upieczonego ziemniaka czerwonego, wiesz, który delikatnie po obrzeżu, tak jak masz, wiesz, powiedzmy wyobraź sobie, że kroisz ziemniaka mhm. po długości na pół i później wykrajesz z niego takie łódki, prawda? I te, ta łódka po obrysie miała tylko taki czarny, delikatnie przypalony kant, co nie. Mhm. Wiesz, i on tak ustawił światło i tak ustawił ostrość, że wiesz, że, że, że jest zdjęcie tego, tego kawałka kurczaka, te, tfu, tego kawałka ziemniaka. Co nie? I, 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 ale, ale główny y, y, główny y, motyw jest ta gra kolorów pomiędzy tłem, mhm. kolorem nas, nasyconym tego ziemniaka i tą właśnie tą, tym czarnym elementem przypalonym. Wiesz, i niedługo rozmawialiśmy o tym, nie? Że, że trzeba mieć oko do tego, co nie? On akurat Całą swoją karierę fotografował drogi samochody, wiesz, także... Aha, okej, okay. czyli martwą jakby naturę, no to tak, to się tak, zgadza, tak, no. Tak, tak, tak bo, bo właśnie, tak jak już mówiłem, to jest, to jest dosyć duży przeskok, nie? Hmm, ja zauważyłem, tylko dodam, że zdjęcia jedzenia, moim zdaniem, najciekawiej wychodzą z perspektywy małego dziecka patrzącego na danie, jakby spinającego się na stół, które ogląda danie. Albo po prostu naprawdę z, loku, z lotu ptaka, żebym tak powiedział, nie? Że z góry całkowicie. Z góry całkowicie. No. Ale jedno i drugie rzeczywiście jest najlepsze, powiem ci szczerze, wiesz? Bo właśnie taki kąt 35 stopni, taki wiesz, trochę patrząc na danie jak na wydawcę, no to to jest takie powszechne zdjęcia w starszych takich książkach kucharskich i one nie do końca oddają piękno tego dania, nie? Dokładnie, dokładnie. Nie? Poza, tym, poza tym fakt jest też taki, że skoro już kucharze są detalistami, prawda? To i na detale powinni zwracać uwagę i albo, albo nie tylko zwracać uwagę, ale i pokazywać je innym, co nie? Także, także podobają mi się takie akcje, na przykład, że wiesz, że, że przychodzi kelner, podaje ci danie i sos jest osobno, masz sobie sam dolać, prawda? Albo, albo rozlewa jakieś tam, wiesz, esencje z, na, na, na powiedzmy co to teraz było na suchy lód, tak, że powodując, że ona paruje prawda, i roz, ro, rozsiewa aromaty, prawda? Tak, czy tak jak na przykład teraz w Polsce zaczęło być bardzo modne, po prostu, że zupę dolewają, ci wiesz, esencje na sam koniec, tak, że masz jakąś tam, hmm. powiedzmy, kompozycję już na talerzu, prawda, tak. że widzisz składniki, co jest w ogóle takie bardzo, mm, jak to być takie, no nieuczciwe, co takie bardzo przejrzyste, tak, że aha, to są składniki, które mam w zupie i dopiero dolewamy esencję i hmm. wtedy się komponuje jako zupa. No, po prostu wiemy wszystko co jemy, to jest bardzo fajne moim zdaniem, nie? Mhm, mm jasne. Wersus We to, co by mogło się kojarzyć z zupą, że wrzucamy byle co na przykład, prawda? Tylko takiej zupy rybnej, nie? Mm -hmm. Jasne, że tak. No dobra. Nie, no, absolutnie, co nie? Ale, ale dobrze, że to się dzieje, bo to jest bardzo fajne. Słuchaj, to mamy tak, dobra, byli zadowoleni. Eee, co tutaj jeszcze miałem ciebie spytać? Eee, generalnie, co byś zrobił inaczej? Poza tym porem już nie, już nie masz tego pora. Nie, 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 to dobra, naleliśmy już w pory, można powiedzieć. dalej, no, żyj dalej, Michał, już przejdź ten. Tak, tak, no wiesz, no ale myślę, że zawsze trzeba y, tak jakby zatrzymać się i, 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 i zastanowić, bo wiesz, bo generalnie to, popatrz, jakbyś spojrzał na to z perspektywy biznesowej, mhm. to godzinę pracy mógłbym sobie zaoszczędzić, gdybym po prostu te zielone części wyrzucił. Mhm. prawda, albo, albo zmielił i zrobił z nich zielony olej, czy cokol cokolwiek innego, rozumiesz? Mhm. Gdzie nie, nie, nie musiałbym spędzać na to czasu i wiesz, i, i pieczenia tego przewracania, tym obracania, tym prawda i wiesz, yy, ale, ale więc z takiej perspektywy to warto zapamiętać, że ok, następnym razem po prostu to obetne i nie, nie wiesz, już nie. Więc, więc to jest pewnego rodzaju nauka, ale z innych rzeczy, wiesz co, wybrałbym. Wybrałbym inne mięsa, wiesz? Mhm. Uh -huh. Zdecydowanie wybrałbym inne mięsa. Kurczak. Yy, no, kurczak to jest temat otwarty. Wiesz co? Ja już. Nie... Maciek, powiem ci szczerze, nie, już nie chcę takiego jedzenia robić. Rozumiesz? Nie, właśnie, przykład... znaczy nie, nie rozumiem w sumie, bo mi to ciekawi, bo w pierwszej części e, tego podcastu, ja jakby troszeczkę hmm. Ci tam byłem zdumiony tym, że po prostu poszedłeś w tą stronę, bo tak jak gadaliśmy, że tak, żeś trochę zluzował. Już tak powiem podejście do hmm. cateringu, że sam powiedziałeś, że już kilka razy dostałeś tam, wiesz, miałeś tabakę kilka razy, więc postanowiłeś zrobić tak na luzie kurczaka i tak dalej. No więc w sumie nie, ciekawi mnie to, powiedz mi. No bo, no bo co, w kurczaku mamy część białą, część ciemną, tak, czyli część biała piersi, część ciemna tam nogi, dajmy na to. I co byś tu zmienił? Mhm. Wiesz co, eee, zmieniłbym... Widzisz, to jest, to, jest taki, to jest taki trochę paradoks, to jest trochę szpagat, wiesz? Bo z jednej strony to jestem zadowolony z tego powodu, że naprawdę smak był super, wiesz, bo kurczak i harissa, czyli, czyli te, te śliwki, te pomidory, mm -hmm. ten czosnek, co nie, te, te, wiesz, to, to chili, mm -hmm. te, te, te przyprawy super, naprawdę podkreśliły smak i były właśnie, tak jak mówisz, część bardziej, jakby to powiedzieć bardziej zwięzła, bardziej mięsna, prawda? Była ta ta, ta też część, która była bardziej pyszna. I generalnie dla każdego było coś, a, a soczysty był, no bo wiesz, on siedział tylko półtorej godziny na 60 stopni i był wykończony na grillu, prawda? Także, mhm. także to był. I do tego był zasolony. Nie pamiętam ile dni wcześniej, ale ja tam byłem zasolić, zasolić kuraka i mięso byłem. Um, no. Cztery dni wcześniej. I o, ciekawa rzecz, powiem ci, że. Zazwyczaj, generalnie, teraz mój system działania jest taki, że do wszystkiego w zasadzie stosuję około 2% soli, prawda? Zawartości soli. No właśnie, wiem, to jest takie, też miałem zamiar poczytać trochę o tym, ile procent używać soli do gramatury mięsa, nie? Bo to jest w sumie taki dobry I, przepis. I, tak, i widzisz, e, jeśli chodzi o zbite mięso, czyli na przykład karkówkę bez kości, to poszło 2%, no 1,9% i było. Sam raz co nie, uh -huh. a do kurczaka zużyłem połowę. Uh -huh. nie wróć. Ci, jak, jakbym... jak połowę, 50%? Tak, dokładnie. Zważyłem 2%. Nie, to to coś, mówię, o, coś tam chyba. Nie... nie, nie, to akurat nie kupuję tego. No, no naprawdę, powiem ci, że sam się szokowałem, ale jak zobaczyłem ile to ma być soli, to mówię, to niemożliwe. Wiesz, jakbym tyle dał soli Maciek, to by mnie <laughs> pogonili stamtąd. Nie? No naprawdę, ci, poważnie ci mówię, nie? ale to tak, aż się zdziwiłem. I to, to ma sens, no bo wiesz, z tego kurczaka połowa to była nieużyteczna po prostu, co nie? Nie no, kumam, ale to sobie po co mówiąc, co ten kurczak cię tak wykończył troszeczkę, że już nie chcesz robić kurczaka. Nie, po nie, 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 nie. Wracając do tej sprawy, właśnie, wiesz co, ja po prostu chcę y, bawić droższym jedzeniem, wiesz? Powiedziałem no. to: no, spadła ta bomba. Y, wybacz mi. Chodzi znaczy o to, że nie, wiesz. Nie masz ja chcę, prawo, wiesz, ja tak nie winiecie, ja turbot. Nie winiecie. Ja chcę kraba, ja chcę Homara, wiesz, ja chcę przegrzebki, ja chcę takie rzeczy, które po prostu jeszcze się ruszają, jak do mnie trafią. Wiesz, że ja mam tą, tą przyjemność z tego homara, wiesz, biedny, słodziutki homar, a teraz dogara. gara. Nie? <grym> rozumiesz, to jest... Znaczy prostu, wiesz, no... Nie tyle ma... razy już Słuchaj. robiłem kurczaka na tyle sposobów, że po prostu już nie ma takiego sposobu, który by mnie ekscytował, rozumiesz? To jest Słuchaj. dalej tylko kurczak, rozumiesz? Słuchaj, ja powiem ci, to jest tak naprawdę ciężki kanon zrobić z niczego coś, to jest taka prawda. Jak powiedział sam Amaro, być może on już cytował kogoś innego, bo podejrzewam, że nie jeden kucharz powiedział to samo, a mianowicie, że 80% to jest tak naprawdę produkt, a 20% to jest umiejętność gotowania i coś w tym jest, nie? Wiesz, Oczywiście, że tak. Co byś się nie naginał, ja akurat jestem z tej kategorii osobą, że nie raz się próbowała naginać, żeby robić z czegoś taniego, czy z czegoś, wiesz, takiego powszechnego coś super. Mm. I powiem ci, zawsze brakuje tego jednego stopnia więcej, żeby to było coś ekstra. No, No, ale Maciek, ja przerabiałem też kurczaki z Bres, rozumiesz? Mm -hmm. tam, tam Boslo. I to nie, nie chodzi o to, żeby był droższy kurczak. Chodzi o to po prostu, że kurczak to nie jest ten typ. To, I to nie chodzi też o to, no żeby. Bo kurczak nie można kurczaka ma etykietę powszechności. To jest jakby... Ale nie o to chodzi, Maciek. Jak jest pyszne, to jest pyszne, rozumiesz? I może być pyszne, ale to, to nie jest to samo. W mojej głowie to już po prostu jest nudne, rozumiesz? No to jest takie mi, odczucie, Michał, że wiesz, no bo, robiłem to, ale to jest nudne. O, bo, bo, no, nie, nie. no ale kurczak jest nudny. To już ustalmy to, nie? Generalnie nawet nie wśród kucharzy, to nawet wśród nie wiem, ludzi, którzy chodzą do restauracji jest już takie pojęcie, że jak ktoś ma całą kartę menu i wybiera pierś z kurczaka, czy w ogóle kurczaka, to znaczy, że to jest osoba, która mega asokuracyjnie gra, która chyba się boi, wiesz, doświadczeń, nie? No tyle. No z jednej strony tak, z drugiej strony, jakbym poszedł do restauracji ktoś by był tam, kucharz naprawdę, który ma duże jaja i serwował na przykład połowę pieczonego kurczaka, to to jest to, co bym chciał zjeść, wiesz? Bo ekscytowałoby mnie, czy, czy ten kurczak był smaczny, rozumiesz? No bo połowę ale... kurczaka to jest ciężka sztuka, bo musisz zbalansować temperaturę pomiędzy piersią a nogą, tak akurat? No się dokładnie. Zgadzam. I to jest trochę gra, ale zrozum. Teraz mówię też o tym, nie, czy na przykład całego pieczonego kurczaka, ale wie, rozumiem też, dlaczego ten kucharz nie chciałby tego zrobić, bo po pierwsze jest to trudne, po drugie jest to dalej tylko kurczak, rozumiesz? Inaczej, no, rozumiem twój pogląd i tam nie winię cię za to, że chciałby się, wiesz, z lepszymi zabawkami ławić. No taka jest prawda. Każdy, wiesz, że o, Dobrze powiedziane, dobrze powiedziane. Każdy że rzemieślnik, <laughs> że tak powiem, e, lubi się zabawić czymś innym czasem, nie? Czy to był nawet, wiesz, od mechanika po, kurde, stolarza, no... Nikt nie chce na Sztampie jechać, nie? Nikt nie chce co chwilę Passatów naprawiać, nie? No dokładnie. Wiesz, ja, co mi chodzi. No, no, no. No, można tak powiedzieć. Więc yy, nie mam nic problemu i... Ale to nie mój typ imprez. Także teraz się szykuje w listopadzie imprezka no i będzie chyba yy, zupełnie bez, wiesz, bez ograniczeń. Mhm. Pięćdziesiąt, pięćdziesiątka się szykuje yy, ważnej damy. Także yy, wydaje mi się, że, że zagramy A cóż, w awans. cóż to za dama? Yy, żona szefa. Mm. Ale żona szefa, która teraz osiągnęła wysoki status społeczny, bo jest konsultantem w jednej bardzo dużej szkole, wiesz. Okej. Okay. Także nie wiem, co to ogólnie znaczy, ale to chyba coś ważnego, wiesz. A w Norwegii są w ogóle słabe tytuły? Kurde, znowu zaczynam na Norwegów wjechać, przepraszam. Są, są w ogóle słabe co? Tytuły jakieś takie społeczne w Norwegii? Ale mówię już nie, dobra, nie chcę w tą melodię grać tego. No daj spokój Maciek, pewnie, że są, wiesz. Każdy się lubi poczuć, wiesz jak to... Wiesz, jak to z ludźmi jest. Każdy się lubi poczuć lepiej w jakiś sposób, prawda? No ale to, to zostawmy to. Po prostu powiedziałem im, że ja nie mam problemu, bo, bo wiesz, oni znają moją sytuację teraz i wiedzą, że, że remontuję i jestem zajęty, zajętym człowiekiem jestem po prostu, co nie? A, ale, ale powiedziałem im, że zrobię to, bo nie ma problemu, to tylko 25 osób, ale wiesz, ja chcę, no chcę, no wiesz, no, no chcę się trochę pobawić też, no rozumiesz? No pewnie wiadomo, o co chodzi, nie? To co jakiegoś kraba, także... kraba królewskiego im dasz tam, czy co tam? Będzie krab, powinieneś... będzie turbot, yy, będzie homar może zależy. Nie, nie jestem przekonany, bo może się okazać, że nie będzie. Yy, I zobaczymy, wiesz, zobaczymy, co wyjdzie. No yy, nie jestem pewien, wiesz, mam, mam takie różne dziwne fazy, że czasami z czymś coś śni. Wiesz, także. Także zobaczymy, wiesz. Yy, te, teraz mam na przykład fazę na taką piękną, piękną rybę w. Wiesz, w Legawrosz jest takie danie francuskie, Sibas, czyli mhm. okoń morski, tak? Nie. Którego się, tak, okoń morski. Tak, 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 no, sorry, no, no. Z którego się, którego się w dziwny sposób czyści, bo otwierasz go od grzbietu, wiesz, nie od brzucha mhm. i wyim, zostawiasz głowę w całości. Znam to danie, ale, tak, czekaj. No, m, mm, m, yy, I on jest, on w ogóle z w panierce, nie? Nie, 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 w panierce w papilocie się go piecze, wiesz, to jest taki krem, który się przygotowuje z, z kopru włoskiego, z fenkułu, mm -hmm. z cebulą, yy, to jest wszystko podsmażane na, na maśle i zalewane śmietaną, wiesz. Aha, bo Niszy ci Przerwy mieli takie danie właśnie też z Sibasa, że go otwierali od góry i co ciekawe on był w ogóle w panierce i w sosie pomidorowym, nie wiem, czy kojarzysz takie danie. Mm, no, no coś, coś mi się obija właśnie, no to też, też brzmi dobrze. Wiesz, to tak, to, 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 mi się marzy, co nie? Zrobić jakoś tak... Rozumiem, wzorować zrobić... klasyka jakiegoś, tak? Yy, tak. Odwzorować, ale też w inny sposób, wiesz? Bo turbot yy, będzie zupełnie inaczej się prezentował i ten sos chciałbym nie pieczony w papilocie, tylko po prostu yy, wymyślić go tak, żeby mógł być na zimno serwowany, wiesz? Bo wiesz, wiadomo, że tłuste rzeczy, yy, im zimniejsze, tym powiedzmy bardziej oślizgłe są. Rozumiem, Cię, jeżeli chodzi o te dania, no powszechność może każdemu zbrzydnąć, nie, no co tu dużo gadać. Wiesz, to też nie chcę, żeby to tak, wiesz, bo to... Znaczy, nie no, to Kurde, nie to jest... chodzi o to, że tam, wiesz, jesteś jakimś tutaj snobem, że tylko będziesz, nie wiem, kurczę, trufle, homary i w ogóle, najlepiej też niebieskie w ogóle homary, czy tam się okazało, ostatnio naczytałem, że jest takie coś jak żółty homar, nie wiem, czy słyszałeś o tym, to jest w ogóle oh. najrzadszy. Wszystkie smakują tak samo, ale no według niektórych ten żółty jest w ogóle smaczniejszy. No oczywiście. Bo jest rzadki. Nie, to wiesz co, najczęściej, no to jest doświadczenie każdego kucharza, więc każdy tutaj słuchacz, który jest kucharzem pewnie wie, no że no z kurczaka już nie zbudujesz po prostu cudów, prawda? Można to zrobić na nowy, ciekawy sposób, ale raczej zawsze to będzie trąciło troszeczkę pospolitością. Wiesz co? Jeszcze na przykład są takie pyszne różne Rzeczy, nie? Które da się zrobić z kurczaka na pewno, co nie? Ale, ale wiesz, nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem. Powiem Ci szczerze, że to jest taki temat, który jeszcze nie mam opanowany w własnej głowie generalnie, bo bardzo łatwo jest zrobić to tak jak ze smażeniem w głębokim tłuszczu, co nie? Dlaczego większość rzeczy, które jest w fast foodach jest smażone? No bo bo po prostu to powoduje, że jest smaczniejsze dla ludzkiego języka, prawda? Tak, tak, bo to dochodzimy w ogóle do tematu tłuszczu, nie? Że sam tłuszcz niby w sobie nie ma smaku, ale jest niesamowitym przewodnikiem smaku. Dokładnie, nie? Z, Z tego, więc, co czytam. Hmm, hmm, dokładnie, pod, podbija smak po prostu, co nie? To jest tak jak ten... A bez tłuszczu też nie skomponujesz dania niekiedy, prawda? Ile jest takich dań light czy odchudzonych, którym właśnie zabrakło grama czy dwóch gramów tłuszczu, żeby skomponować to? Tłuszcz zawsze łączy, I także... Się. Tłuszcz to jest bozon Higgsa, słuchaj. Co to jest takiego jeszcze raz? Bozon Higgsa. Bozon Higgsa? No. Co to takiego? Kuchenny, nie wiesz co to, to jest? Ta boska, boska cząsteczka? Aha, okej, okay, To jest no. pole, to pole, które daje wszystkim innym cząsteczkom masę. Bez niej byli, nie istnielibyśmy. Słuchaj, wracając do tematu, no generalnie nie mam nic przeciwko takim imprezom, wiesz, ale, ale marzy mi się, nie wiem, nie wiem, to chyba jakieś takie fetysze moje, wiesz, nie wiem, marzy mi się na przykład jeszcze... Wiesz, mam, mam, pewne, mam pewne takie, wiesz, zachcianki, żeby robić na przykład, taką, wiesz, taki, taki taki bal, co nie, na przykład bal przebierańców. Mm -hmm. Gdzie są maski takie, wiesz, wysokiego stylu. Ludzie w smokingach, i wiesz, pan, panie w sukniach, co nie? I, I mnisi i w ogóle, wiesz, to wszystko takie roleplay, co nie? I, i, I marzy mi się, żeby tam było odpowiednio skomponowane menu, prawda? Albo takie, żeby nie było sztampy po prostu, o, żeby było to coś nowego, coś ciekawego. Ty, no dobra, gdzie rozumiem. można naprawdę wykazać się kreatywnością. No, ale te maski, i... te maski i tak dalej, to jakimś tutaj trąci w ogóle, wiesz, Illuminati, nowy porządek świata i tak dalej, nie? No tak, no niech <grym> będzie, słuchaj, niech będzie taki porządek świata, że to ja mam rację. <grym> no. Nie, nie może tak być na przykład? Dla odmiany? Słuchaj, no, wiesz, o co chodzi. Generalnie, generalnie, Maciek, to sprawa jest taka, że że jest pewien powód dla którego skończyliśmy z kuchnią, co nie? I my się wydaje, że główną dużą jego częścią jest to, że po prostu jedzenie, wiesz, tak jak z angielskiego przetłumaczyć stało się stare, rozumiesz? Nie? Nie wiem, no wiem, to e, może zacytuję e, Marka Pierwaltę, że na koniec dnia to jest tylko jedzenie, prawda? Tylko jedzenie. No więc o to chodzi, wiesz? Ale, ale nawet nie tylko jedzenie, bo, no wiesz, on był na takim poziomie, że Trudno będzie tam komukolwiek doskoczyć, co nie, więc. Yy, ja że tam nie chcę w ogóle. Muszę, nie, muszę ale, się porównywać, ale, ani ale, nawet ale. Stać ale te, na półce te, niżej, nie? Te słowa są dla mnie akurat kanonem. Wiesz jakimś po prostu, bo. Czy na koniec dnia to nie jest właśnie tylko jedzenie? To jest jednocześnie aż jedzenie, ale na sam koniec dnia to jest tylko jedzenie, nie? Tak, dokładnie. Zgadzam się w 100%. I, I dlatego. To jest tylko jedzenie, ale yy, wiesz co? Może. Jak to powiedziałeś teraz, to wydaje mi się, że. Moim. Moją fazą byłoby to, żeby jeszcze raz, chociażby co jakiś czas, oddać się temu, tak wiesz, zupełnie w pełni, żeby wpaść w tą psychozę, właśnie wiesz? Mm -hmm. nie, nie na co dzień, nie, 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 nie przez rok, czy dwa, czy pięć, ale tak wiesz, mieć takie, mieć takie wy, wy, wypusty tego, tej, tej psychozy, że jesteś kucharzem i 20 godzin dziennie spędzasz w kuchni, co nie? Szukasz, kombinujesz, yy, ogarniasz, wiesz, opanowujesz pożary. I, I starasz się wymyślić te, te nowe metody, za, zaskoczenia ludzi, tak jakby co, nie? Ale wiem, że na przykład wiem, nie tylko tego później robić codziennie. Nie? Jest, no, tylko później, tak jak wiesz, znowuż Marco Pierre White, jest później limitacja osób odbiorców. Wiesz, Twojego jedzenia, bo kucharz zazwyczaj, wiesz, wyrabia w sobie większą paletę, niż niżeli ludzie mają odbiorcy, nie? I na samym końcu przeciętny kucharz ma większą paletę czasami, niżeli krytyk jego. I to jest ten problem czasami chyba, wiesz? Ale to nie chodzi o, ale nie chodzi o krytykę, wiesz? bo. Znaczy krytykę takie... w sensie pozytywnym, odbiorcy ja nawet, wiem. wiesz? Że, że no, ale... ty na przykład tam dodasz coś 10%, na przykład sproszkujesz jakiś por i, i posypiesz, to będzie takie to jest to właśnie 10%, na ci ludzie sorry, ale nie, nie mają tej palety, nie? Na to, żeby to wyczuć. No, ale to musisz być też sprzedawcą, żeby im to pokazać, żeby... żeby... Znaczy sprzedać da się nie wszystko, to, Michał, nie? To wiesz, to, to akurat wiesz, nie? No wiem, wiem, zgadza się, znaczy A to w ogóle ale... większość kuchni to jest sprzedaż, nie? Dokładnie, i dlatego trzeba umieć opowiedzieć historię, ale, ale wydaje mi się, że wiesz. No, ja, Jedzenie z to jest ja jedna nawet, rzecz. A. ja, nawet mam taki termin ostatnio, w sumie z którym nie chciałem się od razu tak sprzedawać, że tak powiem, ale już go powiem teraz. Więc, bywając, <grym> bywając w kilku knajpach, stworzyłem takie nowe określenie jedzenia, no. które to jest w Polsce trend. Nie? nie wiem, jak tam jest w Norwegii, bo nie interesuje mnie tam, wiesz, co tam się u Was dzieje. <grym> nie żartuję, nie? Ale szczerze mówiąc, w Polsce założyłem taki trend. I nazwałem to jedzenie przepięknie nudne. Beautifully boring. Po aha, prostu aha. Mam, co, mam coś przepięknego na talerzu i naprawdę chwalę kompozycję kolorystyczną. Moje oko jest zachwycone. Nawet gdzieś tam, może gdzieś tam zazdroszczę niekiedy, bo sam na to nie wpadłem, szczerze mówiąc. I później smakuje i jest to nudne. I nazwałem właśnie taki styl jedzenia, który teraz panuje przepięknie nudne. Zgadza się. No, bo, bo oprócz tego, żeby Dobra, no wiesz co, łatwo jest krytykować innych. też znaczy nie, bo to, jest ja ma, wiem, to jest moja wiem, opinia, chodzi... to jest moja opinia po prostu, serio, no, wiesz. Ale jest to poważna krytyka też, no słuchaj. No, jest to nie, poważna nie, nie krytyka, czy? ale też jest jakby, wiesz, moja subiektywna, nie, opinia i ja oczywiście mam... Nie, in... to jest twoja obiektywna opinia, Maciek, właśnie w tym jest problem, bo wszyscy wiedzą, że to się odbywa. Wiesz co? Każdy ma inne oczekiwania wobec jedzenia. Na przykład, jeżeli wiem, że większość ludzi chce, chce ucieszyć oko, ja jestem tą osobą, która by stawiała na autentyczność, jeżeli wiesz co mi chodzi. Że po prostu. A mi... dlaczego, ale, ale, ale dlaczego? Słuchaj, nie. Dlaczego celem w kuchni ma być albo wygląd, albo smak? Oczywiście, nie, że nie. Gra się od po, polega na tym, żeby było jedno i drugie. Wiesz co? Tylko czasami po prostu dochodzi na przykład do czegoś takiego, że rozczłonkowanie jakiegoś na przykład dania klasycznego, prawda? Czy przetworzenie go w jakiś sposób, taki, że hmm, robimy na przykład jakiś sorbet z seru koziego i tak dalej, rozczłonkowujemy te danie, powoduje, że jest bardziej estetyczne i piękne, a połączenie go powoduje, że jest większą pulpą. Tak, no ja rozumiem, ale to jest, to jest dalej tylko, wiesz, błąd kucharza bo powinno być tak, że ono wygląda w taki sposób, ale przy okazji łączy się. To jest tak jak z tymi marchewkami, o którymi kiedyś ci mówiłem w kasulecie, co nie? Że chcesz mieć marchewki, które smakują kasuletem i kasulet, który smakuje marchewkami, i przy okazji mieć marchewki, które wyglądają jak świeże przygotowane, wiesz, w worku próżniowym, musisz wyjąć stare marchewki z kasuleta i wsadzić tam inne. Nie? No nie ma innego wyjścia, Maciek, nie? Nie ma innego wyjścia. Czy to jest więcej zabawy, czy to jest nienaturalne, czy to jest coś, czego się nie powinno robić? Słuchaj, każdy ma swoje sumienie i to jest kuchnia tego, to jest tak jak z pilotem w samolocie, wiesz? Jesteś szefem kuchni, masz swój samolot i tego ty, ty bierzesz za wszystko odpowiedzialność, co nie? No, y myślę, że mówisz y teraz o pilotach oczywiście myśliwców, tak? I tak dalej, bo piloci z y samochodów, y samolotów takich pasażerskich to tam w dwóch procentach operują tymi samolotami, nie wiem, czy wiesz. No, ale no, chodzi mi o sam fakt, wiesz, że oni biorą odpowiedzialność i, I mają prawo, no niech będzie jakiegokolwiek samolotu, wiesz. Niech to będzie Air Force One, słuchaj, nie? Jesteś pilotem i na twoich barkach to spoczywa, rozumiesz? I możesz powiedzieć, e, słuchaj, wyląduję, jest duża mgła, nic nie widzę, wszystkie systemy elektroniczne nie działają, ale ja, ten, ręka Boga mną pokieruje i wylądujemy, rozumiesz? Mhm. No i tak samo jest w kuchni, mi się wydaje, wiesz, że czasami patrzysz na to, bo, bo zgodzę się z tym, że są właśnie ludzie, którzy patrzą na dania i mówią, o, teraz to już wygląda idealnie, dobra. Mhm. Nic innego się nie liczy. I później jest tak, jak jest. Co, nie? Że, że dostajesz jedzenie, które nie pasuje do siebie po prostu, rozumiesz, nie? Tylko to no ja wie, wygląda. Ja wiem, ale to też pewnie w jakichś kanonach można byłoby określić ludzi, którzy jak jedzenie lubią, bo wiesz, na przykład mnie mógłbyś określić jako taką osobę, która woli klasykę, bo po prostu dla mnie niektóre na przykład takie rzeczy jak zdekonstruowane jakieś danie jest bez sensu, nie? Wiesz, co mi chodzi, że, że nie ma sensu, że nie ma połączenia, ale faktycznie ale to... nie ma nie ma usprawiedliwienia w tym, że każde danie można starać się też estetycznie podać, to się zgodzę, nie? Mm, jednak jednak, tym... jednak kibicuje bardziej ludziom, którzy stawiają na smak, mimo wszystko, nie? Ja też, ale, ale wydaje mi się, że łatwo jest zrobić z tego taką ciapę i powiedzieć, no ale przecież jak to? Bigos to musi być ciapa. No okej, okay, ale da się zrobić tak, żeby to nie była ciapa, albo przynajmniej inaczej wyglądała, wiesz? No właśnie, zeszliśmy w taki dosyć. Mm... dziwny zaułek. Zimą w weselu, a się w dokładnie. ogóle nie weselimy, znowu będzie niesmak, no. No, nie no, słuchaj, no, no, no weselmy się, cieszmy się. Tak, bo... zwłaszcza tym, że chodzisz po knajpach, a, a masz niesmak. No, a w ogóle cały czas używam w ogóle knajpa, nie? Nie wiem dlaczego, ja też, ja mam taką w ogóle naleciałość, że używam knajpa, ty też widzę, nie wiem, czy dlatego, że tam w Gdańsku za dużo czasu spędziłeś. <laughs> ale knajpa to cały, cały czas jest speluna, nie? <laughs> Generalnie, ale dobra, nie będziemy tutaj ten, miotkować, że tak powiem. Czyli, Michał, podsumowując, generalnie nie jesteś zadowolony, może do końca z menu, jakie zaprezentowałeś, ale też patrząc ze strony biznesowej, no jest to jakiś tam model powtarzalny, prawda? Goście byli zadowoleni. To jest chyba też dosyć duży wykładnik, żeby stosować jeszcze raz takie same menu. To oczywiście, że tak. I... Ale to generalnie bufet, Maciek. bufet zwłaszcza z połączeniem takim, że masz zimne zawsze na stole. I wszystko już poporcjowane na talerzach zbiorczych, czyli na, na platerach w lodówce, gdzie kelnerki mogą zawsze podbierać to, żeby odciążyć Cię i skupiasz się tylko na gorącym. To jest taki, taki temat, który ja bardzo lubię, bo on zapewnia mi najlepsze z dwóch światów. Czyli mam ogarnięty zawsze zimny bufet, ogarnięty zawsze chleb, a ja jestem w stanie w tym samym czasie być na zewnątrz i gadać z gośćmi, Opowiadać, socjalizować się, kroić, nakładać. Rozumiesz? Mhm. Więc y, y, generalnie to powiem Ci, że jest to powtarzalne. Jeśli chodzi o pieniądze, to jest to bardzo dobre i wiesz, zwłaszcza jak się nie trzeba odprowadzać podatku. Mhm. Więc jak najbardziej. To powtarzalne jest w 100% i co najmniej 40 osób z tych. Z tych 80, które tam było, czy 70, to jest, to są potencjalni przyszli klienci, po prostu, rozumiesz? Zgadza się, wiem o co ci chodzi, no. Więc, I... więc y, jestem zadowolony w tej kwestii, tylko, że ja wiem, że dla mnie, ja nie patrzałem na to z, z tej perspektywy, rozumiesz, nie? Jedzenie miało być dobre dlatego, że nie robię niedobrego a nie dlatego, że ktoś będzie je później jadł, rozumiesz, nie? To jest takie, wiesz, trochę dziwne, no. Kie... Słuchaj, kolejne pytanie. Kiedy byś odmówił współpracy z kimś, jeżeli budżet byłby za mały? Jak niski musiałby być budżet, żebyś odmówił współpracy? Na co musiałby ci nie starczyć? Co byś uciął, że tak powiem? Uuu, uuu, wiesz, co mi wiesz, chodzi? Co za... Ktoś ma mały budżet i mówi ci, no, mam tyle, co możesz zrobić? I kiedy jest moment, kiedy ty a. mówisz, no, sorry cię, ale to nie ma sensu? Jeśli za dużo rzeczy musiało być gotowe, kupione gotowe, wiesz? Mhm. Tak. A inaczej rzecz biorąc, to jest tak, jest, tak jak rozmawialiśmy w pierwszej części, jest ten, ten czas, prawda, jest koszt produktu, który jest znaczny, ale jest powiedzmy, no, no jedną trzecią. Powiedzmy, prawda? Mhm. Jedną trzecią, tam ten procent kuchenny zawsze masz na jakimś poziomie powiedzmy określonym. Między 25% a 30, prawda? I mhm. razy drzwi, prawda? I teraz sytuacja zaczyna się komplikować. Jeśli ktoś ci mówi, no ja chciałbym mieć wegańskie jedzenie, prawda? które z, z samej swojej natury, żeby zrobić je dobre, to, to trzeba poświęcić dużo więcej czasu, prawda? Zgadza się, na, to jest większy na, leum, na, no. Uh -huh. Tak, tak, dokładnie. Nie? I wtedy wzrasta. Wiesz co? Po co, po co też pieprzyć głupoty, słuchaj, powiem ci, odpowiem ci tak jak kiedyś z anegdotą z La Pyramid, od Fernanda Pointa, wiesz. Um, miał na, na lunch przyjechać y, burmistrz miasteczka, wiesz. Mm -hmm. No i, no i spóźnił się o 10 minut. Lunch był tam bodajże o mm -hmm. 14, co nie. A on przyjechał 10 czy 15 po. No i restauracja już jest zamknięta, prawda. Mm -hmm. No i on błaga kucharza i mówi mu, y, proszę mi podać cokolwiek. A kucharz się odwraca i mówi do niego cokolwiek, to możesz pan zjeść gdziekolwiek. No, Rozumiesz? zgadza się. I, i, to, I to na tym polega dokładnie, wiesz? Zależy, ile kompromisów musiałoby być. Ja, na przykład, na pewno już nigdy w życiu nie, nie będzie tak, że będę robił za darmo godziny pracy. Tak jak kiedyś było, wiesz? Tylko po to, żeby zrobić jedzenie. Chyba, żeby robię je dla siebie i dla rodziny, wiesz? Mhm. To, więc, więc po pierwsze, to, to musi się zgadzać kasa za wykonaną pracę, prawda? I wtedy do, do tego dochodzą to, 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 te, te kwestie, jakie są na przykład, wiesz, produktów, prawda? Jeśli ktoś by mi powiedział, mm -hmm. no ja potrzebuję kucharza, ale przecież, wiesz, kulki mięsne można kupić, mrożone, prawda? Sos pomidorowy można kupić, gotowy, z torebki, czy tam, z, wiesz, w kartonie. Więc ja potrzebuję tylko kogoś, kto to tak jakby, wiesz, zmiesza i dopilnuje i to, no to, 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 to no co ty? To jest, o, to jest obraza, moim zdaniem, wiesz? Znaczy no, po prostu nie, nie wszystko zależy od o to spytać mm -hmm. wtedy. Come on. No nie, no nie wszystko to jest myślę za dużo powiedziane. Generalnie to wszystko zależałoby od imprezy, wiesz? Na przykład wiem, że odmówiłem, raz odmówiłem takiej imprezie, gdzie, która skończyła się tym, że to miało być po prostu pijaństwo, wiesz? Mm -hmm. y czyli, czyli przygotowanie trochę owoców morza w taki sposób, że tylko je gotujesz. Prawda? Że show Wybadasz po prostu, na, na, na zagrychę, jest koleś w czapce, a wszyscy się schlewają, że tak. tak powiem. Tak, no i razem ze mną też, wiesz, bo to miało być tak, że ja miałem być częścią tej imprezy później, to no nie, 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 nie pasowało mi to po prostu. No, 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 no. Nie, i, i, i także, a, a z drugiej strony właśnie chciałbym challenge, nie, czyli ktoś na przykład by mi powiedział, słuchaj, no mam tyle i tyle kasy, prawda, co możemy zrobić, prawda. I przykładowo, mhm. że okej, okay, może to być zwykły trzydaniowy obiad, byleby to było coś z jajem, prawda? No i, no i wtedy zaczynamy myśleć, prawda? Zamiast, zamiast 10 dań, to trzy, ale jakieś takie, wiesz, takie jakieś ciekawe. Podsumowując generalnie, jesteś zadowolony z tej imprezy i finansowo, i to, jak się zrealizowało, ale na przyszłość szuka jeszcze czegoś po prostu bardziej ekscytującego, w skrócie, tak? Tak, że, że tak, dokładnie. Poszło gładko, ale poszło gładko, dlatego że po prostu planowanie tego było wcześniej dużo. Ja nie mogę tego zestresować się dość, żeby w tym przekazie, że planowanie i przygotowywania to jest podstawa kuchni, prawda? Mhm. To jest to, na czym się buduje swój sukces, prawda? Także wiesz, no ja zacząłem to z nimi o tym rozmawiać 8 miesięcy wcześniej, czy ileś. Tydzień wcześniej miałem przygotowaną listę, listę Mizon Plus, listę zakupów, prawda? Wszystko było tam napisane ile, ilościowo, także wiesz, ja codziennie patrzyłem na tą listę i myślałem, czy mam kupić 6 kilo ziemniaków, czy 5 kilo ziemniaków, czy dwa pory, czy cztery pory, rozumiesz? Wszystko było dograne tak, że, że po prostu znowu zamówiłem trochę za dużo, rozumiesz? Bo tyle razy tam to coś dopincujesz, nie? No ale to bezpie, bezpieczniejsza strona, nie? No, wiesz, zawsze. No tak, ale z drugiej strony można by być cynicznym i powiedzieć, co, jak zabraknie pół jabłka, to się nic nie stanie. Lepiej, żeby zabrakło, bo wtedy ja mniej płacę, prawda, za, za, za produkty. Ale wiesz, że wiele osób się na tym przejechało, nie? Tak naprawdę. Tak, oczywiście, że tak. No, słuchaj, przecież jesteśmy strój miasta, a tam <słys>, Słys... No, co tam się kiedyś działo? Więc... Jestem tego zdania, że, że wiesz, no nie robiłem tego dla kasy, to jest też ważna rzecz, prawda? Zwłaszcza jeśli chodzi o produkty, nie, żebym, żebym nie kupił na przykład oliwy z oliwek dobrej, dlatego że jest, można kupić też tańszą, czy tanią w ogóle, no przestań. To, 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 to nie to ono, to nie ja. Mhm. Także jestem zadowolony, yy, przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że, 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 że klienci byli zadowoleni, moi goście, i że mogłem się zaprezentować, co nie, i że zbudowałem takie relacje, wiesz, że. Bo był też tam, wiesz, gościu z Veganistanu, jeden mm. Anglik. No i ty, typowy, powiem ci, że typowy we, wegan, prawda? Wszystkie stereotypy, jakie możesz sobie wyobrazić mm. o typowym weganie, to to był dokładnie ten typ. Co nie? Chodził na boso w takim, wiesz, w szalu takim, co nie. Spirytualista taki, bardzo zaawansowany, mm. ale super gość. Nie? Ja mm. powiem Ci szczerze, że wolę takich niż tych cymbałów, co myślą, że jak jestem architektem, to. To, to, to klękajcie narody, co nie? Nie, spoko, wiesz, no, po prostu był jakimś tam zakręcałem kolesiem, ale nie faszystą, nie, wegańskim. Nie, 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 nie był, i, ale, ale dla niego przygotowałem jedzenie osobno, co nie? Takie placki z cieciorki i, i ziemniaki osobno, tak, żeby gość był też zadowolony, no i wiesz, to było takie trochę ukłon w tą stronę, że można też zrobić coś, co, co ładnie wygląda i dobrze smakuje, yy, nie będąc, wiesz, jakimś obrażonym na niego, nie, z tego mhm. powodu, że on że on nie je, wiesz, nie je mięsa, nie? Znaczy ja też znaczy. jestem przeciwko hejtowi temu, jest taka, wiesz, obiegowa opinia, że, że, wegan to w ogóle się do restauracji nie powinno wpuszczać, To jest moim zdaniem absurdem, prawda, bo jeżeli tylko ktoś chce, to jest twój skill, co możesz pokazać, żeby stworzyć coś z warzyw samych, wręcz to jest wyzwanie moim zdaniem, nie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dlatego ja, naj... dlatego ja bardzo lubię gotować barszcz wigilijny, wiesz, bo to jest wyzwanie, nie? To musi być coś, co ma konsystencję i smak tak pełny, jakby było na wywarze z mięsa, nie, ben, nie mając w sobie mięsa po prostu, rozumiesz, nie? Game on. No, dokładnie, Albo dokładnie. zrobisz, albo będzie dobry, albo będzie, albo nie jesteś dobry już. I co tam zakwas, za, za kwas robisz w glinianym garku i udeptujesz nogami z całą rodziną, tańcząc nie, 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 nie Kumbaj, w ogóle zakwasu nie, za nie używam, wiesz? O, Ja ty. mam e, inną, in, inny przepis. E, o moi, moi dziadkowie są, z, wiesz, nie z Polski. Ja tego kwasioru, powiem ci szczerze, do chłodnic nie lubię za bardzo. Więc... A skąd są twoi dziadkowie? Tego nawet nie znam tej historii tak dalej. Tak? No widzisz. Nie, nie, nie. No to myślę, że w tej części o weselu nie będziemy jeszcze o tym dyskutować, Maciek. No dobra, to e, o, kor skąd są ko kor moi o korzeniach różnych sobie tak, pogadamy. A o, różny, o różnych korzonkach będziemy rozmawiać wiesz, po 23. No dobra. <laughs> Spoko. No, no słuchaj, mi się zdaje, że temat wyczerpany Wesela, to znowuż no pojawia tak. się kwestia... Ale Maciek, no, mam da, pewien pomysł. Słuchaj, dajesz. Chcę, chcę dodać w taki sposób, jeśli któryś słuchacz chciałby, żebyśmy albo pośmiali się z jego menu, albo zastanowili się na wizji nad jakimkolwiek menu, z jakąkolwiek myślą przewodnią, to niech da znać i myślę, że to by było ciekawe doświadczenie i ciekawy ciekawe eksperyment. Myślę, się daje, że super. No? mentalne. No super, super, tak? Że ktoś po prostu prowadzi coś, czy chciałby coś zaprezentować i ma jakiś menu w głowie, tak? Na przykład, jasne. Albo chciałby usłyszeć w ogóle czemu ono tak się, rozumiesz? Albo coś takiego, nie? No ja wiem, wiem. Tylko wiesz, Jestem to jest to wszystko ambiwalentne tak naprawdę, bo to jest tak jak ten kiedyś żar, co opowiadałem, z pomocnicą kuchenną, która pieczarki dodała do sałatki surowe, mhm. a później się okazało, że nawet sam robił, i robił surowe pieczarki, nie? Mhm. No ja rozumiem, tak, zgadza się, ale, ale wiesz, wydaje mi się, że, że nie ma nic lepszego niż praca zespołowa. Można na przykład czasami z takiej głupiej gadki, że ktoś się o czymś śmieje, to wychodzi dobra myśl jakaś, prawda? Nie, no spoko. Moje zdanie bardzo fajne, nie? Po prostu ja tylko mam taki, takie zastanowienie na temat, kto to robi, też od tego zależy, co może zrobić, wiesz, bo gdzieś tam o, widzia na pewno, tak. widziałem w jakiś jednym tak sławnych tych, nie, nie chodzi, że fancy, tylko jakichś tam tych kucharzy sławnych. Zrobił pierś z kurczaka, teraz tam już nie pamiętam dokładnie, ale popcorn był u góry, wiesz, na tej piersi mm -hmm. kurczaka. Pewnie jakiś słodki, jak się domyślam, już troszeczkę zapomniałem, za mgłą to mam. Mm. I tak się stawiałem. hmm, popcorn na piersi z kurczaka, jemu to jest dozwolone, ale czy każdy taki, wiesz, fancy kucharz mógłby to wannabe? zrobić? No wannabe to nie do końca, nie? To by go zmasakrowali, nie? Wydaje mi się, że wy go zmasakrowali, ale też nie. No wiesz, zależy, nie? Bo wiesz, na, 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 w kamerze to wiele rzeczy dobrze wygląda. No, zgadza się, nie? Nikt tego nie, nie smakuje tak naprawdę w kamerze, nie? To jest to jest najlepsze to, nie? że ci fansy Po prostu robią coś na, na wizji, a ty nawet tego nie w tam spróbować, nie? A to może być jakiś kisiel. I tyle. Dokładnie, dokładnie. No. Nie obrażając kisielu. Oczywiście, że nie. nie? Ten. No dobra, słuchaj, no mi się daje, że mówię. Fajny pomysł, żeby tutaj poćwiczyć nad menu. Jasno, tak. I może z tego coś twórczego wyjść tak naprawdę. Tak, tak dokładnie tak. Tak jest myśl. Także I generalnie to generalnie słuchaj, jeszcze mam taką jedną tylko myśl na, na koniec. Generalnie to niezależnie od doświadczenia, ja bym po prostu chciał, żeby było tak, żeby poziom ogólny imprez masowych się podnosił, i żeby ludzie mieli ochotę ryzykować i, i siebie sami pociskać. Czasami oczywiście można się też pocisnąć w kakao za dużo, prawda? Mhm. Y ale to, no. Kto nie ryzykuje, ten się dobrze nie bawi, wiesz? Także yy, byle byśmy mieli tylko po prostu okazję do tego, wiesz? Nie wszystko musi być klapą, wiesz. Jest wiele elementów na weselu. Coś może być klapu, ale, ale reszta uciągnie, nie na przykład, prawda? O, Maciek, wiesz co? Wiesz, wiesz czego ja bym odmówił? Niezależnie od tego, ile by mi zapłacili? Mhm. Żeby zrobić wesele w polskim stylu i rosołek z niteczkami, żeby tam był. Ja wiem, że tych ich ninach widzisz, nie? Chłopie. Yy, choćby nawet zadzwonił yy, Elon Musk. Czy tam jakiś, nie wiem, kto to a, tam w a, Polsce pre, a jest. A jego prezydent Duda zadzwoni do Ciebie i powiedział: nie, ale to Nie, ale to nawet nie prezydent Duda. Właśnie miałem powiedzieć, że jaką się nazywa ten sz, sz, syn Krauzego. Jakby to on zadzwonił do mnie i powiedział: Słuchaj, dam ci pałac wolności, jak zrobisz <laughs> rosół z niteczkami na moim weselu to wybacz mi, chłopie, ale to nie, nie, nie. No, po prostu nie. Nie będzie rosołu z niteczkami, a później bufetu takiego, że kurde, z raziki przychodzą, a później po nich kapustka, nie? a po nich, wiesz, tam y, śledziki. No nie ma czegoś takiego. No ale wiesz, y, uważasz, że to jest, też Chyba nie, jest, nie jest wyzwanie, żeby zrobić to dobrze? Y, jest to wyzwanie, żeby zrobić to dobrze, ale to, to musiało być wyzwanie na tym poziomie, że zrazy to są z polędwicy wołowej, która wiesz, sześć mhm. tygodni wcześniej jest wieszana, wisi, 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 jest wiesz, dobrze wysuszona, i w nie robisz y, y, ogórki, które sam kisiłeś, prawda? I do nich jest dodana musztarda, którą na przykład ty kupujesz gorczycę, tylko i samemu produkujesz, rozumiesz, nie? Mhm. Takie rzeczy, że ten zraz to nie jest taka y, sucha, najsuchsze mięso, jakie tylko na rynku było dostępne, y, w, którym, w które ty ładujesz, wiesz, najtańszy kornison, jaki tam znalazłeś na, na rynku u ruskich. Rozumiesz, nie? Mhm. I, I cebula, która jest posiekana na takie kawałki, że, że tam pół cebuli znajdujesz? Nie, 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 Maciek. To to... I nie, nie, teraz nie, nie krytykuję absolutnie, bo byłem na takich weselach, gdzie jedzenie od tych starszych pań to było, to było najlepsze, co się tam na tej imprezie zdarzyło, jeśli rozumiesz. Mhm. Że było naprawdę pyszne. I takie wiesz, takie staromodne, staro ale swojskie i pyszne po prostu, dobrze zrobione, rozumiesz? Ja nie chcę się czepiać ludzi, którzy ciężko pracują nad tym, żeby to podtrzymać. Po prostu za wiele razy widziałem taki wiesz, taką twardą, zbitą kupę tych niteczek, Zimną. Jak zalewają to rosołem, to to ma w temperaturę 30 stopni. Rozumiesz? Znaczy ja jestem no. zdaniem, że nie ma złego rosołku z niteczkami, jest tylko za mała ilość wegety. Aha, no. <laughs> <Ta> <laughs> czyli, czyli po prostu delicious. <laughs> delicious, tak. I jak po prostu dowalisz tego glutaminianu tyle, to robisz tak jak ten kucharz na wegetcie czy na kucharku, mm. takie mm, tak. delicious. Delicious jest, no tak, tak. Aż tak. wyrasta ci z głowy czapka po prostu, no rozumiem. Co Budyniówka, oczywiście. Budyniówka, tak. Oczywiście, tak. No dobra, słuchaj. Tym optymistycznym akcentem Eee, tak, może to mi... będzie sponsorować na ten odcinek. No mam nadzieję, ja tutaj do wegety muszę uderzyć, nie? Eee, czy tam... <głos> <głos> Ale chyba kucharek. Myślę, że oni to nie odbiorą, tam. słuchaj. <noise> dlaczego, dlaczego? Jakby wiesz, tam dobrze to robić, tak jak Marco Pierwajt, nie? Z Knorem możemy startować. No, więc tak, no tutaj kłaniając się milo... milionom słuchaczy, <noise> jeżeli chcecie tam zadawać się pytania. <noise> Dla każdego znajdziemy czas, żeby odpisać. Eee, Jasne. Super pomysł z tym, żeby menu przedstawiać propozycje i omawiać je na wizji, jak to powiedziałeś, na wizji chyba na, na antenie, na eterze bardziej chodziło ci. Eee, I tak. I tutaj kończąc ten odcinek, jakieś wszelkie pytania jeszcze raz dotyczące organizacji imprez, zapraszamy do, do zadawania, prawda, może coś też nowego się urodzi, coś, coś będziesz w stanie dopowiedzieć na przykładzie tej imprezy lub mm. coś, coś, coś nowego się urodzi. No i co? I generalnie za, zachęcam. Na pewno są rzeczy, o których nie pomyśleliśmy ani o których nie mówiliśmy, bo z, zazwyczaj tak jest. To też jest tak, że, że czasami potrzebna jest taka jeszcze perspektywa osoby stojącej z boku czasami, nie? Bo być dokładnie. może niektóre rzeczy już my tak, że tak powiem, na podobnych fala, falach nadając wiemy, a może się urodzić jakieś tak, takie dokładnie. pytanie, a co w przypadku gdy, nie? O którym, aha, no, no kurde, dokładnie. to było oczywiste, albo na przykład o tym nie pomyśleliśmy, nie? Dokładnie. Poza tym nie ma zbyt głupich pytań. Coś takiego nie istnieje. No, ja tak się uczę, że niby nie ma głupich pytań, są głupie odpowiedzi. Chociaż ostatnio oglądając jeden stand-up, e, taki komik powiedział, że w pewnym wieku są już głupie pytania. Na przykład, w którą stronę ta winda jedzie, nie? <ścoughs> że już, wiesz, z wiekiem niekiedy, niekiedy, które, niektóre pytania mogą być głupie. Ale to, no to wiedzieć, że po prostu nie zadawać pytania, to jest co innego. Aha, no to no jest to, doświadczenie życiowe. Nie? To jest też dobre, no, no w sumie racja. No, no, no dobra, dobra. to co, pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich i siebie nawzajem. I siebie nawzajem. Życzymy wam tego samego. Życzę wam oczywiście tego samego, no i do usłyszenia.